Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Kochani, zaczynamy czas rekolekcji, w zasadzie święta już za pasem. Przed nami Niedziela Palmowa, czyli rozpoczyna się za chwilę Wielki Tydzień, ten ostatni, już najgorętszy okres przygotowań do największych, najwspanialszych i najpiękniejszych świąt w ciągu roku liturgicznego. Nam się wydaje czasem, że te największe i najpiękniejsze święta to Boże Narodzenie. I faktycznie, mają one przepiękne tradycje, śpiewamy kolędy, jest odpowiedni wystrój, jest pewien klimat takiej rodzinności, takiej miłości. No, te święta nam się od dziecka bardzo dobrze kojarzą. Natomiast nie wolno nam zapominać o tym, że jeśli chodzi o liturgię, jeśli chodzi o to, co się stało w święta, co wspominamy w świętach, to właśnie te święta, które są przed nami, są największymi świętami, niosą ze sobą największy przekaz, największe tajemnice. I warto pamiętać już na początku rekolekcji to przypomnieć, że święta te to nie tylko niedziela. Czasem tak jest, że my ten Wielki Tydzień właśnie, a szczególnie ostatnie dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, poświęcamy na kończenie porządków domowych, na przyprawianie przeróżnych potraw, które trzeba będzie w święta postawić na stole. Ale nie wolno nam zapomnieć, że właśnie już w Wielki Czwartek warto rozpocząć przeżywanie świąt, tych największych tajemnic. Bo to w Wielki Czwartek wspominamy to, że Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Że powiedział do swoich uczniów: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Stało się to, co do dziś dla nas jest nie tylko pamiątką, ale największym sakramentem, w którym dotykamy Chrystusa. W czwartek też ustanowił sakrament kapłaństwa. No i potem Wielki Piątek, kiedy dokonało się nasze zbawienie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, odkupił nas, wydał samego siebie po to, żebyśmy mogli być wolnymi ludźmi. I w Wielki Piątek przepiękna liturgia z adoracją Krzyża Świętego. Warto o tym nie zapominać. I potem oczywiście Wigilia Paschalna, czyli to, co się dzieje w nocy, z sobotę na niedzielę, czy późnym wieczorem w sobotę, kiedy właśnie przeżywamy pamiątkę tego, że Chrystus zmartwychwstał, że powstał z grobu. I tak naprawdę liturgicznie, kiedy my zasiadamy do śniadania wielkanocnego, to święta się, przeżywanie tych największych tajemnic się kończy. Pozostaje tylko radość z tego, że Chrystus zmartwychwstał.
Ale ona może być pełna tylko wtedy, jeśli ja do tej radości dochodzę przez te wszystkie tajemnice cierpienia i męki Chrystusa. Dlatego warto sobie tak poukładać swoje prace, porządki i to wszystko, co się przed świętami robi, żeby na tych liturgiach nas nie zabrakło. Kochani, rozpoczynamy rekolekcję i chciałem zaznaczyć na samym początku, że rekolekcje to nie jest zadanie rekolekcjonisty. Że rekolekcje to nie czas, kiedy jeden człowiek jest za nie odpowiedzialny. Zaprasza się obcego księdza, bo do swoich księży w parafii ludzie są przyzwyczajeni, więc na rekolekcje bierze się kogoś innego i on jest odpowiedzialny za to, żeby parafia dobrze przeżyła rekolekcje. Słuchajcie, to nie tak. Rekolekcje nazywa się inaczej ćwiczeniami duchownymi. A ćwiczenia to nie siedzenie i słuchanie. Ćwiczenia to osobista praca. Więc to, co się dzieje w Kościele w czasie rekolekcji, to tylko wstęp. Natomiast dla Ciebie rekolekcje zaczynają się tak naprawdę, kiedy z Kościoła wychodzisz. Kiedy wracasz do siebie, do domu, kiedy wracasz do swojej pracy, do swoich zajęć, obowiązków, do rodziny, do przyjaciół i nieprzyjaciół, do sąsiadów. Tam, gdzie żyjesz na co dzień, okazuje się, czy Ty przeżywasz rekolekcję. Dlatego zaczynając je dzisiaj, kochani, warto byłoby się zastanowić nad tym, jak chcę je przeżyć. Czy ja jestem w stanie sam sobie pokazać przez te 3 dni, że będę się zachowywał troszkę inaczej. Wiem, że pewnie na Wielki Post macie swoje postanowienia, ale warto na te 3 dni, żeby przynosiło to dobre owoce, jeszcze coś sobie postanowić. Może szczególnie warto się zastanowić, czy na te 3 dni nie zrezygnować trochę z nerwów. Proszę zobaczyć, dzisiaj świat jest bardzo nerwowy. I widać to bardzo mocno w naszych domach. Więc może na te 3 dni, chociaż wiesz, że masz rację, chociaż wiesz, że to jest wina męża, żony, dzieci i znów trzeba się zdenerwować, znów trzeba podnieść głos, to na te 3 dni odpuścić, dać sobie spokój. Nic się nie stanie, jeśli nie wypowiesz kolejny raz, że to Ty masz rację, jeśli kolejny raz ich nie upomnisz. Świat się nie zawali, a może się okazać, że Ty i Twoja rodzina jakoś lepiej ten czas przeżyją, że coś się zmieni na lepsze. Więc spróbujcie, może troszkę mniej nerwów, a zamiast tego może troszkę więcej modlitwy, trochę więcej skupienia. Bo rekolekcje i to, jak one zostaną przeżyte przez Was, naprawdę nie zależy ode mnie. Jak to łatwo udowodnić, kochani, czy pamiętacie chociaż jedno zdanie, które wypowiedział do Was rekolekcjonista rok temu? Pamiętacie w ogóle, kto głosił rekolekcję? 2 lata temu, 3, 5 i tak dalej. Nie pamiętamy tego. I choćby tutaj stanął najlepszy mówca, macie tutaj te spotkania, ale gość, więc tu wielu wspaniałych mówców już na tej ambonie nie tylko przemawiało, ale choćby on był najwspanialszy, jeśli ja nie będę chciał z tym, co usłyszę, pracować, jeśli nie będę chciał ćwiczyć, wprowadzać tego w życie, to to nic nie da. Dlatego proszę Was, żebyście pamiętali, że rekolekcje zaczynają się tak naprawdę wtedy, kiedy opuszczasz tą świątynię. Wracasz do domu i tam, no właśnie, czy będzie tak jak zawsze, czy spróbuję zrobić coś, żeby było troszkę inaczej, troszkę lepiej. Kochani, rekolekcje trwają tylko 3 dni. Więc trzeba zacząć od razu od poważnych tematów, bo nie ma czasu na rozgrzewki. I zaczniemy sobie od tematu, który myślę w czasie rekolekcji jest wyjątkowo ważny. Od tematu związanego ze spowiedzią świętą. Spowiedź na naszych rekolekcjach będzie w sobotę, więc mamy dziś i jutro, żeby się do tej spowiedzi dobrze przygotować. Powiecie, po co o tym mówić? Przecież się spowiadamy, przecież każdy z nas pamięta, jak się spowiadać. No okazuje się, że niekoniecznie. Kochani, jest tak, że my dorastamy w naszym życiu, dojrzewamy. Kończymy szkoły, zaczynamy dorosłe życie, podejmujemy pracę, obowiązki, zaczynamy życie swoim powołaniem rodzinne, rodzicielskie, małżeńskie i tak dalej. Natomiast bardzo często nasza edukacja, jeśli chodzi o wiarę, zatrzymuje się
na poziomie dzieci pierwszej Komunii Świętej, albo ewentualnie bierzmowania. Pamiętamy te formułki, których żeśmy się wtedy uczyli i czasami nasza wiedza religijna na tym poziomie się zatrzymuje. I może być też tak, że nasza spowiedź święta wygląda dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, czy w tym wczesno-młodzieńczym wieku, kiedy się uczyliśmy regułek, kiedy się przygotowywaliśmy do spowiedzi świętej. Ale skoro dojrzewamy, dorastamy, stajemy się dorosłymi ludźmi, to i na spowiedź świętą, jak i na wszystkie inne sakramenty, trzeba spojrzeć trochę dojrzalej. I chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali do tego właśnie doprowadzić, żebyśmy rozebrali sobie jeszcze raz 5 warunków dobrej spowiedzi świętej i spróbowali się zastanowić, czy my tak naprawdę się dobrze i świadomie spowiadamy. Bo kiedy się patrzy tak na rutynę naszej wiary, to wydaje się, że z 5 warunków dobrej spowiedzi świętej my wykorzystujemy 2 i to niecałe 2. Pierwszy to rachunek sumienia, robiony bardzo często szybko, pobieżnie, w kolejce do konfesjonału, przypomnę sobie, co tam złego zrobiłem i tyle. Bardzo często, proszę zobaczyć, zdarza nam się zapominać, czy odmówiliśmy pokutę, czy nie. To wszystko tak na szybko, przed samą spowiedzią. Kiedy ja ostatnio byłem u spowiedzi? Ile to czasu minęło? Liczę. Więc ten pobieżny rachunek sumienia. I drugi warunek, który wypełniamy, no to to samo, że się spowiadamy. Warunek 4 mówi o szczerej spowiedzi. Natomiast czy ona jest szczera, to zaraz sobie jeszcze powiemy. Więc wracając do początku. Pierwszy warunek dobrej spowiedzi to rachunek sumienia. Co to jest rachunek sumienia? To możemy odkryć nie tylko patrząc na wiarę. Proszę zobaczyć, że każdy zakład pracy, każdy sklep, każde miejsce, w którym jest jakiś obrót pieniędzmi, musi prowadzić rachunkowość. I musi tą rachunkowość sprawdzać, podliczać. Proszę zobaczyć, że każdy sklep przeżywa taki czas, kiedy drzwi jego są zamknięte, jest wywieszona kartka, że jest sklep nieczynny i w tym czasie się podsumowuje rachunkowość. Ja jeżdżąc po rekolekcjach w różne miejsca, bardzo często muszę dostać się w ciągu jednej nocy, tak jak na przykład teraz, skończyłem wczoraj wieczorem rekolekcję w Malborku, dziś rano zacząłem tu. No i kiedy tak w nocy jadę z miejsca na miejsce, zdarza mi się w nocy tankować samochód na stacji benzynowej. To ciekawe, że nawet stacje benzynowe, które kojarzą nam się z taką wieczną otwartością, 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu można tam zatankować, kupić wiele rzeczy i tak dalej. Każda stacja benzynowa w ciągu każdej doby na pół godziny jest zamykana. To jest bardzo denerwujące, kiedy się spieszy człowiek o takiej drugiej w nocy, na przykład wjeżdża na stację benzynową, a tam wszystko zamknięte. Dystrybutory nieczynne, bo właśnie podsumowanie, taki rachunek sumienia stacji benzynowej. I wiecie, no proste to jest w finansach. Jest to ważne dlatego, żeby uniknąć wszelkich oszustw. Że gdyby na takiej stacji benzynowej zatrudnił się ktoś, kto by oszukiwał i podsumowanie jest co dobę, to bardzo szybko się wykryje to oszustwo i taka osoba przez dobę niewiele zdąży nakraść. Gdyby takie podsumowanie robić raz na miesiąc, no to już dużo większe straty niestety mogą wtedy nastąpić. I tak samo inny przykład. Proszę zobaczyć, lekarze bardzo często powtarzają, że trzeba robić profilaktycznie przeróżne badania. Trzeba sprawdzać swoje zdrowie. Bo wcześnie wykryte różne choroby da się wyleczyć dużo lepiej niż wtedy, kiedy już stan jest bardzo zły. To samo powiedzą nam dentyści. Jeśli będziemy przychodzić na przeglądy dentystyczne i wykryją u nas jakieś tam małe ubytki, to łatwo je naprawić. Natomiast kiedy idziemy do dentysty, kiedy już strasznie boli, jest ropa i nie da się wytrzymać, to wtedy czasem jedynym sposobem jest wyrwanie zęba. Tak samo w duchowości. Ludzie najczęściej robią rachunek sumienia wtedy, kiedy już jest stan zapalny, kiedy już jest za późno. Zdarza się tak, że komuś się rozsypia małżeństwo i przychodzi i mówi, proszę księdza, tak sobie teraz o tym myślę, patrząc na to moje małżeństwo, które się rozwaliło. Gdybym ja 10 lat temu zaczął postępować trochę inaczej,
to może byśmy z tego wyszli. Czasami rodzice to mówią, kiedy się orientują, że dziecko jest wychowane nie tak, jak chcieli, już dorosłe dziecko. Mówią, kurczę, gdybyśmy te 10 lat temu o tym pomyśleli i zaczęli się wtedy inaczej zachowywać. Zobaczmy, często człowiek ten szczery rachunek sumienia, to szczere spojrzenie na swoje życie robi dopiero wtedy, kiedy już mu się życie wali. No a systematyczny rachunek sumienia ma temu zapobiec. Praktyką i takim zwyczajem zakonnym jest robienie rachunku sumienia 2 razy dziennie. W południe krótki rachunek sumienia, tak zwany szczegółowy, z jakiejś konkretnej dziedziny i wieczorem przy komplecie codziennie rachunek sumienia, podsumowanie całego dnia, co było dobrze, co było źle. To bardzo ważna sprawa, żeby się zastanawiać, zatrzymywać, bo jak nie, to możemy się zapędzić w zło. Jeden z moich kolegów, który pali nałogowo papierosy, mówił o tym, że jako dzieciak, dorastający chłopak w szkole sobie podpalał z kolegami, bo to było modne, fajne, przyjemne. Natomiast nigdy nie chciał palić nałogowo. I tak podpalał raz, drugi, dziesiąty i mówi, że pewnego dnia rano budzi się i czuje ssanie w płucach. I mówi, wiedziałem, że muszę zapalić. I się przeraziłem, bo się okazało, że jestem w nałogu. Do dziś nie może tego palenia rzucić. Gdyby się zatrzymywał nad sobą i myślał, może by wcześniej zauważył, że już trochę za dużo tych papierosów. Ale przez to, że nie było tego rachunku sumienia, tego zatrzymania się nad sobą, no to niestety wpakował się w nałóg. Warto przed każdą spowiedzią, nie tylko szybciutko właśnie w kolejce, ale tak jak sklep czy stacja benzynowa, zamknąć się na chwilę i przemyśleć, co robię dobrze, a co źle. Co jest w moim życiu takiego, co trzeba koniecznie zmienić? I w jaki sposób można by to zmienić? Kochani, niełatwo jest taki rachunek sumienia sobie tak po prostu przeprowadzić, więc warto korzystać z różnych pomocy. Niektórzy robią rachunek sumienia po prostu według 10 przykazań, inni korzystają z książeczek, do nabożeństwa czy z jakichś innych publikacji. Dzisiaj ułatwia nam sprawę internet. Wystarczy sobie gdzieś tam w Google'ach wpisać rachunek sumienia i wyskoczą różne propozycje i dla młodzieży, i dla małżeństw, i taki, i siaki. Można coś dla siebie znaleźć i warto szukać, bo czasami możemy być nawet nieświadomi, że coś, co robimy, jest grzechem. No i warto by tą świadomość zyskać. Także rachunek sumienia. Poważna sprawa. Drugi punkt, drugi warunek dobrej spowiedzi świętej to żal za grzechy. I słuchajcie, żal za grzechy jest jakby sensem spowiedzi. Jeśli człowiek przyjdzie do spowiedzi, powie o wszystkich swoich grzechach z detalami i powie na końcu, że on w ogóle tego nie żałuje, nie może dostać rozgrzeszenia. Bo to żal za grzechy jest taką postawą człowieka, która otwiera jego serce na Boże przebaczenie. Jeśli nie ma żalu, nie ma przebaczenia. Natomiast to, że żal pozwala Panu Bogu nasze grzechy odpuścić, to działa wręcz tak doskonale i wspaniale, że mówimy o tym, że gdyby człowiek się w domu przygotowywał do spowiedzi, zrobiłby sobie rachunek sumienia, za swoje grzechy żałował i szedłby do kościoła się wyspowiadać i potrąciłby go samochód, to wierzymy, że ten człowiek może pójść do nieba, dlatego że żal za grzechy tak otworzył jego serce, że Pan Bóg może mu te grzechy wybaczyć i go od nich uwolnić. Spowiedź jest nam potrzebna. Żyjemy tu na ziemi. Musimy się pojednać, przeprosić wspólnotę, w której żyjemy, ten Kościół obecny na świecie. Natomiast wierzymy, że kiedy człowiek umiera i nie byłoby przy nim księdza, to warto takiego człowieka namawiać właśnie do tego, żeby żałował ze swoje grzechy. Bo żal za grzechy to postawa serca, która umożliwia ich przebaczenie. Kochani, jak żałować za grzechy? Czasem ludzie mówią, proszę księdza, jak ja mam żałować, skoro to, co zrobiłem, było przyjemne? Ja wiem, że to jest grzech, bo Kościół tak mówi. Nawet sumienie mi podpowiada, że to jest grzech, ale to było przyjemne, ja nie potrafię żałować. Wiecie, to, czy żałujemy za grzechy, czy nie,
To pokazuje, to jest takim termometrem naszej wiary. Pokazuje, czy jesteśmy wierzącymi ludźmi. Dlatego, że prawdziwa wiara, to mam kontakt z Bogiem, który nie jest tylko obrazem, nie jest tylko tradycją, jest żywy. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że syn ma pojechać po swoją mamę, odebrać ją z dworca, bo wraca z jakiejś tam podróży. Myślał, że ona będzie o 15 na dworcu, bo tak sobie sprawdził gdzieś tam w rozkładzie jazdy, a tu nagle 14:30 mama dzwoni, mówi: słuchaj synku, ja już dojechałam. Jakaś tam widocznie była jakaś zmiana w planie, ja już jestem, czekam na dworcu. To poważna niespodzianka, bo u nas się prędzej można spodziewać odwrotnie, że ktoś przyjedzie godzinę czy dwie godziny później, ale załóżmy taką prawie niemożliwą sytuację, że ta mama przyjechała wcześniej. No więc syn, kochający swoją mamę, nie chce, żeby tam długo czekała na tym dworcu. Wiadomo, dworce to niekoniecznie przyjemne i przyjazne miejsca, więc szybko wsiada w samochód i jedzie po mamę. Pada potężny deszcz, są kałuże, płyną strumienie wody po ulicach. On jedzie jak najszybciej, przed nim potężna kałuża, trudno, nie zwalnia, wjeżdża w tą kałużę, robi fontannę, wody, błota, ochlapał chodnik, po chodniku szedł pies. No, jaka reakcja tego człowieka? A tam, to tylko spojrzał w lusterko, pies się tam otrzepuje, to tylko pies. Jedzie dalej. Przed nim światła i zmienia się z zielonego na pomarańczowe. Dodaje gazu, żeby przejechać, zdążyć, żeby przejechać skrzyżowanie. Kolejna kałuża na tym skrzyżowaniu, potężną fontannę wody i błota wzbił, ochlapał człowieka, który czekał na przejściu dla pieszych. Ten człowiek cały mokry, ubłocony, coś tam macha ręką, klnie oczywiście. On się tylko obrócił, trudno, spieszy się po mamę, trudno. Dojeżdża na dworzec, widzi przed dworcem stojącą mamę z torebką nad głową, żeby trwała się nie zniszczyła. Moknąca, zziębnięta ta mama, więc stara się jak najszybciej do niej dojechać. No ale ktoś tu wyjechał mu z bocznej drogi, ktoś zatrąbił, on się tam rozkojarzył, wjechał w kałużę, ochlapał swoją mamę z góry na dół. Jeszcze tym, nie dość, że była mokra od deszczu, to jeszcze tym błotem z kałuży, tym brudem z dworca ją zachlapa. Jak się zachowuje taki syn? Wybiega z auta, cały blady. Przepraszam, mamo, nie chciałem. Wyciąga jakiś kot z tylnego siedzenia, okrywa ją. Mamusiu, no już wracamy do domu, zrobię ci herbatę, zaraz wybiorę te ciuchy, przepraszam strasznie. Tłumaczy się, żałuje tego, co zrobił. Zobaczcie, 3 razy zrobił to samo. Ale to, czy żałował, zależało od tego, jaką miał relację. I tak samo z Panem Bogiem. Jeśli Pan Bóg jest dla mnie jak pies, to nie żałuję moich grzechów. Jeśli Pan Bóg jest dla mnie jak obcy człowiek, jest sobie, wiem, że jest Pan Bóg, ale jest obcy, nie mam z Nim żadnej relacji, nie jestem wierzący tak naprawdę, to machnę ręką na to, że Go ochlapałem moimi grzechami. Ale jeśli Pan Bóg jest dla mnie jak matka, jak ojciec, jeśli mam z Nim relację miłości, to będę za moje grzechy żałował. Nawet jeśli nie potrafię żałować samego czynu, bo był miły, fajny, to będę żałował dlatego, że zraniłem Boga, który mnie kocha. Kochani, wiemy, że istnieją 2 rodzaje żalu. Niedoskonały i doskonały. Mówimy o tym, że niedoskonały wynika ze strachu, doskonały z miłości. Mi najłatwiej to tłumaczyć zawsze na moim własnym przykładzie. Ja, kiedy byłem chłopcem w wieku szkoły podstawowej, dużo rozrabiałem. Jak chyba każdy normalny chłopak. W każdym razie moi rodzice byli wzywani czasem do szkoły. Czasem był telefon ze szkoły do domu, żeby syna troszkę ustawić. A czasami no, byli też wzywani do wychowawczyni. I pamiętam, że kiedy wracałem ze szkoły do domu i wiedziałem, że rodzice byli w szkole albo dostali telefon ze szkoły, to ja naprawdę żałowałem. Bo wiedziałem, że będzie kara. Wiedziałem, że no, w jakiś sposób zostanę ukarany, tak? Czy to mi czegoś zakażą, czy tato pasa zdejmie już w najgorszym razie. W każdym razie żałowałem za moje złe zachowanie, bo wiedziałem, że będzie kara. Natomiast kiedy trochę dorastałem, dojrzewałem, zauważyłem, że moi rodzice wcale nie mają satysfakcji ani przyjemności z tego, że muszą mnie ukarać. Zauważyłem, że dla nich wcale nie jest niczym miłym, kiedy oni muszą iść do szkoły i wysłuchiwać, jaki to ich syn jest zły. Że dla nich to jest no, upokarzające, że to jest pewien rodzaj cierpienia dla nich. I słuchajcie, zdałem sobie sprawę z tym, że ja robiąc coś złego, zadaję moim rodzicom ból.
I zacząłem żałować za różne głupoty, które jeszcze mi się oczywiście w życiu nieraz trafiały, dlatego, że wiedziałem, że ranię tych moich rodziców. Już byłem za stary na to, żeby mnie ukarali za to. Ale ja żałowałem dlatego, że wiedziałem, że ranię ich miłość, że zawiodłem mamę, zawiodłem tatę. Przenosząc tą sytuację na relację z Panem Bogiem, tak możemy wytłumaczyć żal niedoskonały ze strachu przed karą Bożą i doskonały, kiedy ja wiem, że Bóg mnie tak bardzo kocha. Oddał za mnie życie na krzyżu, a ja go ranię moimi grzechami. Więc warto starać się uczyć, tak duchowo uczyć tego doskonałego żalu za grzechy. Do tego oczywiście trzeba się stawać człowiekiem wierzącym, bo człowiek, który nie ma relacji z Panem Bogiem, który nie czuje miłości Pana Boga, nie będzie potrafił żałować, nie zrozumie tego, nie poczuje tego, że rani Pana Boga, który go kocha. Więc żeby dobrze żałować prawdziwie za grzechy, trzeba być człowiekiem wierzącym i tą wiarę w sobie rozwijać. Kochani, trzeci warunek dobrej spowiedzi świętej to mocne postanowienie poprawy. Nie tylko postanowienie poprawy, ale mocne postanowienie poprawy. Co to znaczy? To znaczy, że ja zrobiłem rachunek sumienia. Żałuję za moje grzechy. I naturalne jest to, że skoro żałuję, to chcę to zmienić. Ten człowiek, który ochlapał błotem swoją mamę, jadąc po nią samochodem, na pewno nie chciałby tego powtórzyć. Na pewno chciałby to zmienić. A my tak często przychodzimy do spowiedzi, wiedząc, że nasze grzechy będą trwały dalej. Proszę zobaczyć, nawet czasami jest tak, że ktoś się spowiada i nie mówi kłamałem albo kradłem, tylko mówi kłamie, kradnę, to trwa dalej. Może się zdarzyć tak, że przyjdzie ktoś do spowiedzi, kto trwa w grzechu. Na przykład ktoś sobie zrobił jakieś obejście licznika w domu, tak? Czy to z prądem, czy z wodą, więc kradnie tą wodę czy prąd. I przyjdzie do spowiedzi i się będzie z tego spowiadał. No ale jeśli to złodziejstwo cały czas trwa, to ta spowiedź nie ma sensu, bo nie ma możliwości poprawy. Kochani, dzisiaj wielkie oburzenie jest wśród młodych ludzi. Dlaczego Kościół zabrania mieszkać przed ślubem? I dlaczego księża nie chcą rozgrzeszać młodych ludzi, którzy przed ślubem sobie zamieszkają razem? No nie dość, że samo cudzołóstwo, współżycie przed ślubem jest grzechem, to jeszcze do tego dochodzi to, że kiedy oni mieszkają razem ze sobą, śpią w jednym łóżku, to choćby najszczerzej za ten grzech żałowali, przyszli do konfesjonału i naprawdę szczerze się z tego spowiadali, to zaraz po spowiedzi wracają do tego samego domu i do tego samego łóżka. I dlatego ta poprawa, mocne postanowienie poprawy jest niemożliwe. Dlatego mogą dostać rozgrzeszenie, kiedy ta sytuacja się zmieni, to znaczy kiedy się od siebie wyprowadzą. Inny przykład to taki środek, mówi się antykoncepcyjny, ale tak naprawdę wczesnoporonny, czyli aborcyjny. To tak zwana spirala, którą się montuje, że tak powiem, w ciele kobiety. Ona ma nie dopuścić z jednej strony do zapłodnienia, a kiedy już dojdzie do zapłodnienia, to nie dopuścić do zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki, czyli jak wierzymy już człowieka. W pewien sposób ta spirala po prostu zabija życie. I kobieta może bardzo szczerze chcieć się z tego poprawić. I z prawdziwym żalem, najdoskonalszym, przyjść do spowiedzi i się z tego spowiadać. Ale dopóki ona tej spirali nie usunie ze swojego ciała, nie może dostać rozgrzeszenia. Bo ten grzech ciągle trwa, bo ona nie ma możliwości poprawy. Jest taka bajka o królu, który mieszkał ze swoją żoną na pięknym zamku. No, para królewska ma wszystko, nie muszą się o nic troszczyć, bo mają służących od tego, ale wiadomo, Marilyn Monroe mówiła, że to nie pieniądze dają szczęście, tylko zakupy. Więc ta królowa, chociaż nie musiała jeździć na zakupy, no to skoro to taka przyjemność, to raz na jakiś czas ze swoimi damami dworu wyjeżdżała z zamku na targ i tam sobie robiła różne zakupy. Przymierzała sobie różne stroje i tak dalej. A król korzystał z tego, wsiadał na konia, wyjeżdżał z zamku w drugą stronę na wioskę. Tam na wiosce miał kochankę.
zdradzał żonę z tą kochanką i wracając do zamku, wstępował na chwilę do klasztoru, tam się spowiadał i wracał na zamek. I ta sytuacja trwała przez wiele lat, cyklicznie, dajmy na to co miesiąc. I dopiero po wielu latach znalazł się mądry i odważny mnich, który powiedział: królu, ja cię nie mogę rozgrzeszyć. Bo ty, kiedy jedziesz zgrzeszyć, już wiesz, że się będziesz spowiadał. A kiedy się spowiadasz, już wiesz, że dalej będziesz grzeszył. Ty nie masz ani chęci, ani możliwości poprawy. W tobie nie ma w ogóle takiej woli. Ciężko powiedzieć, czy tam w ogóle żal w takiej sytuacji jest. Dlatego, kochani, ważne jest to, żebyśmy idąc do spowiedzi, przygotowując się do spowiedzi, zastanowili się, czy my w ogóle mamy ochotę się poprawić. Czy my widzimy w sobie możliwość do tego, żeby się poprawić. Czasem ktoś powie, to jest beznadziejne, bo ja takiej możliwości nie widzę. Ale czasem jest też w drugą stronę. Pyta się człowieka przy spowiedzi, z czego chce się poprawić. I często jest odpowiedź: ze wszystkiego. Ktoś jest na tyle gorliwy, że mówi: teraz to ja wezmę to życie za bary. Teraz po tej spowiedzi to ja naprawdę zacznę żyć inaczej. No ale praktyka życia duchowego pokazuje, że to nie jest takie łatwe. Że nie da się wszystkiego zmienić naraz. To jest tak, jakby ktoś powiedział: proszę księdza, ja posprzątam cały ten kościół. Odnowię tu wszystko, odczyszczę. No można tak powiedzieć. Ale potem trzeba zrobić konkretny plan. Czy zaczynam od ściągania pajęczyn, czy zaczynam od mycia okien, czy zaczynam od sprzątania, od zamiatania podłogi. Trzeba od czegoś zacząć. I tak samo, kiedy idę do spowiedzi, proszę zobaczyć, że ta regułka, którą znamy od dziecka, mówi: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję i obiecuję się poprawić. I warto albo na głos powiedzieć, albo chociaż po cichu sobie pomyśleć, co ja chcę poprawić, obiecuję się poprawić. Bo jeśli też są takie wersje tej regułki, obiecuję się poprawić i więcej nie grzeszę, no to utopia, bo dopóki żyjemy na ziemi, to jesteśmy grzesznymi ludźmi, więc na pewno nam się nie uda więcej nie zgrzeszyć. Ale możemy konkretną rzecz spróbować poprawić. Jedną, masz tych grzechów 5, 6 czy 7, pomyśl sobie, który z nich mógłbyś spróbować troszkę naprawić. W której dziedzinie swojego grzesznego życia mógłbym spróbować nad sobą trochę popracować i coś zmienić. To bardzo ważna sprawa. I kochani, przechodzimy do czwartego warunku dobrej spowiedzi świętej, jakim jest szczera spowiedź. Zrobiłem rachunek sumienia, żałuję za grzechy, chcę się poprawić. Klękam do konfesjonału. I tu się zaczynają schody. Pamiętam, jak jeden z łódzkich egzorcystów na spotkaniu w Częstochowie, na zakończenie pielgrzymki, na spotkaniu w sali ojca Kordeckiego dla młodzieży, powiedział, że bardzo często jest tak, że ludzie mają problemy w życiu duchowym, dlatego że w młodości się źle spowiadali. Na czym to złe spowiadanie się polega? Na tym na przykład, że nie mówimy wprost o naszych grzechach, że owijamy w bawełnę, że, proszę zobaczyć, ludzie czasem szukają głuchych spowiedników, żeby przypadkiem nie usłyszał. Albo mówią tak o swoich grzechach, żeby przypadkiem o nich za bardzo nie powiedzieć. Kochani, spowiednik naprawdę nie ma żadnej radości w tym, że wysłuchuje tych grzechów. Konfesjonał jest jak pralka. Każdy tam rzuca swoje brudy. Więc ksiądz się ani tym nie ekscytuje, ani nie cieszy, kiedy słyszy takie czy inne grzechy. I dla niego to naprawdę nie jest nic wyjątkowego. Chociaż szatan czasami próbuje człowiekowi mówić: słuchaj, ty nie możesz tego grzechu powiedzieć, bo ksiądz się zgorszy. Bo ty taki człowiek i nagle taki grzech. Nie? Próbuje nas wystraszyć. Nie ma co się bać księży. Proszę zobaczyć, jaką wolność niesamowitą daje Kościół. Kiedy chcesz przynieść dziecko do chrztu, powinieneś to zrobić w swojej parafii. Kiedy chcesz wziąć ślub, powinien on się odbyć w parafii twojej albo narzeczonego. Natomiast kiedy się spowiadasz, nie ma żadnych ograniczeń. Żadnych. Wstydzisz się swoich księży, bo cię za dobrze znają. Boisz się jakiegoś księdza, bo krzyczy, bo po prostu ci nie odpowiada z jakiegokolwiek powodu. Idź do innego. Zobaczcie, ile jest parafii wokół nas. Jest katedra, w której jest dyżur spowiedniczy, są różne parafie zakonne. Można pojechać do Częstochowy. Niektórzy jeżdżą specjalnie do spowiedzi świętej, do Częstochowy czy do Lichenia.
Niektórzy jeżdżą do Medjugorje, czy do Rzymu, czy do Fatimy. Możesz się wszędzie wyspowiadać. Więc mówienie, że wstydzę się księdza, nie jest żadnym wytłumaczeniem. Nie powinno być wytłumaczeniem. Może się zdarzyć tak, że ktoś został przez księdza zraniony w czasie spowiedzi, bo ksiądz go źle potraktował, nie zrozumiał, ochrzanił, wyrzucił z konfesjonału bez wytłumaczenia. Jeśli tak się zdarzyło, to ja w imieniu tych księży serdecznie was przepraszam. My jako księża też jesteśmy ludźmi. Też mamy słabsze dni. Też nie zawsze jesteśmy w takiej formie, jak potrzeba. Natomiast jeśli ty przestałeś się spowiadać dlatego, że cię zranił jakiś ksiądz, to pamiętaj, że to szkodzi tobie. Kochani, ja to zawsze porównuję do lekarzy. Ja mógłbym bardzo nie lubić lekarzy. Mógłbym mieć do nich jakieś tam swoje osobiste wąty, mógłbym im nie ufać, mógłbym być na nich zły i całe życie gadać tylko, jacy to lekarze są źli. Ale kiedy zachoruję ciężko, to ja i tak pójdę do lekarza. Bo to, że ja jestem na nich zły, czy mam do nich jakiś żal, nie może mnie zabić. Wiem, że oni mogą mi pomóc, bo są do tego wykształceni. Dlatego do nich pójdę mimo złości i żalu. Tak samo ze spowiedzią. Słuchajcie, to Jan Maria Wianney, święty proboszcz z Ars, mówił: poproś Matkę Najświętszą albo aniołów, żeby ci dali rozgrzeszenie. Nie ma szans. A ksiądz, choćby najsłabszy, choćby najmniej ci się podobał, choćbyś go nie lubił, Pan Bóg dał mu taką moc, że wyrzuci z twojego serca zło. Dlatego nie warto zamykać się na spowiedź świętą, dlatego że nawet trafiło się kiedyś na złego księdza. Trzeba jakoś to przerobić w sobie i wrócić do spowiadania się. Kochani, dlaczego trzeba mówić wprost, szczerze o swoich grzechach? Proszę zobaczyć, każdy z nas ma swoje imię. I kiedy ktoś rzuci w tłum, proszę, niech ktoś zadzwoni na policję, bo coś się stało. Nikt się nie czuje odpowiedzialny. Ale kiedy powie się konkretnie: Mateusz, Marysiu, Agnieszko, Franciszku, jak słyszysz swoje imię, to czujesz, że to jest do ciebie. Nie? Nawet czasem tak jest, że ktoś się obraca, bo myśli, że chodzi o niego, a to jest ktoś inny o tym samym imieniu. Tak samo, kochani, w świecie duchowym za nasze grzechy są odpowiedzialne konkretne demony. Konkretne, tak jak mamy świętych odpowiedzialnych za święty Antoni od rzeczy zagubionych, święty Florian od pożaru, święty Krzysztof od podróży, tak samo możemy powiedzieć, że różne demony, różne złe duchy odpowiadają za to, żeby nas kusić. Więc kiedy ja mówię o grzechu wprost, to tak jakbym to zło, które jest w moim sercu, stawiał na baczność. Jakbym nie wskazywał palcem, że to chodzi konkretnie o niego. To pomaga w tym otwarciu serca na wyrzucenie grzechów przez Boga. To bardzo pomaga. Dlatego trzeba o grzechach mówić wprost. Trzeba się oskarżać z grzechu. Czasem się mówi: nie wstydziłeś się grzeszyć, nie wstydź się do tego przyznać. Kochani, proszę zobaczyć, czasami brakuje nam świadomości w spowiedzi świętej. Jako księża nieraz zdarza się, że spowiadamy kobiety z bardzo strasznego grzechu, niszczącego grzechu, aborcji. Natomiast nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby mężczyzna się z grzechu aborcji spowiadał. I pewnie nie zawsze mamy taką świadomość, kochani, że za ten grzech odpowiedzialność ponosi nie tylko kobieta, w której ciele zostaje zabite dziecko. Czasem taką samą albo większą odpowiedzialność ma ten, kto ją do tego namówił. Mąż, który powiedział: ja sobie nie wyobrażam tego, idź usunąć, proszę, tu są pieniądze. Mamusia, teściowa, tatuś, teściu, którzy namawiali, którzy może jeszcze poszli razem z nią do tej kliniki, którzy dali pieniądze. Każdy, kto się przyczynił do zabicia człowieka nienarodzonego, jest w grzechu. Jest w grzechu aborcji. Panowie, no to jest potężna odpowiedzialność i warto o niej powiedzieć na spowiedzi, tym bardziej, że grzech aborcji zaciąga na człowieka karę ekskomuniki. I trzeba jeszcze tą karę z człowieka ściągnąć. Więc może być tak, że ktoś
nie spowiadając się z tego, żyje w ekskomunice wiele lat. To poważna sprawa. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o szczerą spowiedź. Istnieje coś takiego, jak spowiedź świętokradzka. To jest sytuacja, kiedy człowiek z jakiegoś powodu zataja grzech, bo się wstydzi, chce o wszystkim powiedzieć. Jak wygląda spowiedź świętokradzka? Kochani, proszę sobie wyobrazić, robimy rachunek sumienia. Wiem, że mam 5 grzechów na koncie duchowym. Idę do spowiedzi, mówię tylko o 4, bo się 5 wstydzę. Ksiądz nie wie, że kłamie oczywiście. Ojciec Pio miał taką moc od Pana Boga, że wiedział, ale tak normalnie księża tego nie wiedzą. Więc ksiądz cię rozgrzeszy, da ci pokutę, idź i nie grzesz więcej. Super, człowiek wstaje od konfesjonału, ale spowiedź była nieważna. Więc jeśli miałeś 5 grzechów na swoim sumieniu, to dalej je masz. One nie zostały odpuszczone. I do nich dochodzi 6 grzech świętokradzkiej spowiedzi świętej. A za chwilę pójdziesz do komunii i kolejny grzech świętokradzkiej komunii świętej. Słuchajcie, niektórzy tak latami żyją, bo się bali, bo się wstydzili, bo się dalej wstydzą o czymś powiedzieć. I myślę, że rekolekcje to dobry moment, żeby poprosić Pana Boga o odwagę. Żeby wreszcie się szczerze wyspowiadać. Żeby powiedzieć o tym, co sumienie to przypomni. Czasem nawet po 10, po 20 latach człowiek pamięta, że o czymś tam nie powiedział. Więc warto normalnie przyjść do spowiedzi, powiedzieć o swoich grzechach i powiedzieć do tego, proszę księdza, no wstydziłem się, pierwszy raz o tym mówię, zrobiłem kiedyś to i to i nigdy tego na spowiedzi nie powiedziałem. Bardzo żałuję. Zobaczysz, jak spada ci kamień z serca, naprawdę. Warto wyspowiadać się szczerze. Dlatego jest ważne, żeby ten rachunek sumienia robić w spokoju i w ciszy, bo wtedy sumienie dużo mi przypomni różnych rzeczy. Kochani, Chrystus nasze grzechy wybacza. I warto o tym pamiętać, że spowiedź, kiedy jest dobra i szczera, to nie trzeba już do grzechów wracać. Natomiast trzeba do nich wracać wtedy, kiedy się o nich albo nie powiedziało, albo powiedziało nie tak, jak trzeba. To też warto o tym pamiętać. Że istnieje coś takiego jak spowiedź generalna, kiedy człowiek mówi, ja chcę się wyspowiadać od początku mojego życia. No Pan Bóg te grzechy, które mówiłeś na spowiedzi, wybaczy. Ale jeśli sumienie ci mówi, że o czymś nie mówiłeś wprost, że coś owijałeś w bawełnę albo zataiłeś, to faktycznie można taką spowiedź przeprowadzić. Natomiast po takiej spowiedzi warto już pamiętać o tym, że Pan Bóg naprawdę grzechy odpuszcza. On o nich nie pamięta. Kiedyś jest taka historia, że była pewna kobieta, która twierdziła, że ma kontakt z Panem Jezusem, że rozmawia z Panem Jezusem. No ludzie, wiadomo, sensacja, wow, kobieta rozmawia z Panem Jezusem. No i ksiądz, proboszcz nie dowierzał tej kobiecie. I tak trochę pogardliwie, tak trochę prześmiewczo mówi do niej, wie Pani co? Jak Pani naprawdę ma kontakt z Panem Jezusem, to niech Pani go spyta, z jakich ja, proboszcz, spowiadam się grzechy. No i mija jeden dzień, drugi. Proboszcz spotyka tą kobietę, ona mówi, proszę księdza, Pan Jezus kazał przekazać, że nie pamięta. Pan Jezus nie pamięta naszych grzechów, jeśli się szczerze spowiadamy. Dlatego warto się szczerze i dobrze, odpowiedzialnie spowiadać. I kochani, ostatni warunek. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Wydaje się nam, że to zadośćuczynienie mieści się w pokucie. Ksiądz mi dał 10 różańca, odmówię go i po wszystkim. No nie do końca. Dlatego, że zadośćuczynienie to naprawienie zła, które się zrobiło. To znaczy, jeśli ukradłem, muszę oddać. Nie mogę ukraść, wyspowiadać się i już to, co ukradłem, jest moje. No nie, muszę oddać. Proszę o tym pamiętać, że no, to jest pewna odpowiedzialność, żeby nasze spowiedzi były ważne, żebyśmy się poprawiali, żeby było lepiej w naszym życiu. To trzeba zadośćuczynić za grzech. Czasami ktoś mówi, ale jak ja mam oddać, skoro no, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, a ukradłem jakąś rzecz 20 lat temu. Nie mam z tym człowiekiem kontaktu, albo on już nie żyje. Albo ktoś przyjdzie i powie, proszę księdza, jak ja mam oddać, skoro ja
no okradam tak po troszkę, po malutku swojego pracodawcę, bo sobie jakieś małe narzędzie z pracy wyniosę, bo sobie na lewo gdzieś tam coś skseruję, coś tutaj zrobię i tak dalej. No jak ja mam pójść do szefa i powiedzieć, przepraszam bardzo, oddaję? No słabo. Więc żeby mieć czyste sumienie, żeby naprawdę zadośćuczynić, to warto się zastanowić, jaką sumę pieniędzy powinieneś przeznaczyć, żeby poczuć, że zadośćuczyniłeś. I tą sumę pieniędzy przeznaczyć na coś dobrego. Na biedne dzieci, na pomoc, na dom dziecka, na Caritas, gdziekolwiek. Żeby zadośćuczynić, żeby naprawić zło, które się zrobiło. Jeśli skłamałeś, trzeba kłamstwa odwołać. Do tego stopnia, że jeśli nakłamałeś na kogoś i to się ukazało w jakiejś gazecie, to dobre zadośćuczynienie polega na tym, że doprowadzisz do tego, że w tej samej gazecie ukaże się sprostowanie. Kochani, to jest poważna sprawa i tutaj okazuje się, jak poważnym grzechem i trudnym do naprawienia jest plotkowanie. Kiedyś pewna kobieta proboszcza spytała, mówi, proszę księdza, jak to jest, że plotkowanie jest niby takim grzechem? Nie mogę sobie poobgadywać z koleżankami? A on mówi, dobrze, proszę bardzo, zapraszam panią. Wziął z domu od siebie z plebanii poduszkę, wziął nożyczki, wyprowadził ją na taką górkę, miasto było na górce, wiał wiatr. Mówi, proszę bardzo, rozciąć tą poduszkę. Nie szkoda księdzu poduszki? Proszę bardzo, poświęcę jedną poduszkę. Rozcięła tą poduszkę. I proszę wysypać te pióra tutaj na wietrze. No to ona wysypała. Pióra się rozsypały, wiecie, na wietrze po całym mieście. Mówi, a teraz proszę to pozbierać. No chyba ksiądz zwariował. No widzi pani? Tak wygląda plotka. Nie wiemy, gdzie ona pójdzie. Nie wiemy, kto ją powtórzy, w jaki sposób. I proszę zobaczyć, przez obmowę, przez plotkę, niejedną opinię o człowieku dało się zniszczyć. Jak to naprawić? Jak zadośćuczynić? Jak ma zadośćuczynić ktoś, kto jechał brawurowo albo po pijaku i zabił komuś syna, zabił matkę czy ojca na ulicy? Jak ma zadośćuczynić ktoś, kto w jakiś tam potężny sposób skrzywdził kogoś? To są poważne sprawy. I czasem ludzie zadośćuczynią po prostu modląc się i poszcząc przez długie lata. I myślę sobie, że gdybyśmy pamiętali o tym, że za nasze grzechy mamy zadośćuczynić, to byśmy się dłużej zastanawiali, zanim byśmy zgrzeszyli. Byśmy 3 razy pomyśleli, zanim byśmy się skusili na jakieś zło, wiedząc, ile będzie nas kosztowało naprawienie tego. Dlatego, kochani, już kończąc tą pierwszą naukę rekolekcyjną, najdłuższą, bo ten temat spowiedzi jest bardzo poważny, zachęcam was do tego i życzę wam tego, żeby ta spowiedź, która tu będzie w sobotę, była naprawdę piękna, żeby była świadoma i żebyśmy potraktowali na poważnie to, co potrzeba zrobić, żeby spowiedź była dobra, żeby nasze życie rzeczywiście po każdej spowiedzi było choć troszkę lepsze.